Jeszcze raz. Dobra, my to po prostu zapieprzasz, to by dużo mówić. To góra... Jak się rozgadam, to będę... Ale... Nie, to godzinę będzie trwało, także uspokójcie mnie. Trzeba zawsze nią wziąć do ręki, nim sprawdzisz. A co, już kręcimy od razu z tak naszym? Jest. Kurde, mogłeś mnie poinformować, coś bym się spompował bardziej. Z racji, że to takie trochę nietypowe, chciałem cię poinformować, a zresztą pokazać się. Pewnie nie miałeś jeszcze w ręku broni. Nie miałeś. Palnej, ostrej. Wiesz, jak ja wchodzę, to na ostro zawsze. Wracam. Zastanowicie się zapewne, dlaczego taka osoba jak Góral odwiedziła mnie w garażu? Generalnie poznaliśmy się 6 lat temu pod barem w Tunezji, jak byłem z Kiełkiem i z Peterkiem, których serdecznie pozdrawiam na wakacjach. No i trochę dziwny zbieg okoliczności, bo akurat wtedy sobie mocno zażartowałem, co raczej mam w naturze, i właśnie ziomek Górala to usłyszał i tak się skminiliśmy. Nie widzieliśmy się potem bardzo długo, ale postanowiłem go zaprosić, ponieważ jest to dla mnie przykład osoby, która zajebiście przeżywa swoje życie. Jest to czynny podróżnik, o którym na pewno opowie. Nie wiem, czy w tym vlogu, czy w kolejnym. Chciałem też na pewno pokazać wam, jak dobrze może wyglądać gość po 40, a Góral jest tego doskonałym przykładem. To też na pewno mnie motywuje, bo skoro on w tym wieku może się zebrać w siłę i zrobić zajebistą formę, to czemu ja nie mogę? Zobaczymy, co nam Stara Gwardia pokaże dzisiaj. Cokolwiek byś robił, nawet czy to robisz pod publikę, czy sam dla siebie, ktoś zawsze to skrytykuje. Dokładnie, raz się w życiu żyje, jak to mówią. Sobie pomachamy. Kurwa, tam. Na dwie razy. Dobrze, że to można kurwa ciąć.
szczerze, jeszcze nie było w garażu nikogo z bronią. Odpukać oczywiście, nie żeby tak zostało. I myślę, że o tym też wam za chwilkę Góral trochę opowie. Także zapraszam serdecznie. Jeszcze tak a propos broni. Trzeba zawsze ją wziąć do ręki, nim sprawdzisz. Trzeba sprawdzić, czy jest bezpieczna, rozładowana, odstrzelić i dopiero można ją, jakby to powiedzieć, dotykać i się nią w pewnym sensie bawić. Oczywiście kategorycznie zabronione jest machanie nią nawet po sprawdzeniu i byciu pewnym w 100%, że jest rozładowana. Machanie, celowanie do kolesi, a już nie daj Boże celowanie sobie w głowę, bo najczęściej ci, co nie mają styczności z bronią, pierwsze co robią, jak wezmą pistolet, to przykładają sobie do głowy i mówią: zrób mi zdjęcie. Także takich rzeczy, żebyś nie robił. Zresztą jak chcesz potrzymać sobie, to proszę najpierw się mnie zapytać i wtedy dopiero będziesz mógł ją dotknąć, dobra? Tak się umawiamy. Ale z racji tego, że dzisiaj się nie umówiliśmy na strzelnicę, tylko żeby poćwiczyć, to po prostu tak informacyjnie ci to powiedziałem, nie? Jak będziesz chciał, to powiedz, to sobie tym poćwiczymy. Bo nie wiem, czy wiesz, ogólnie trening strzelecki polega w 70% na treningu suchym, tak zwanym na sucho, gdzie przed lustrem ćwiczysz wyciąganie, dobywanie, przeładowywanie, odkładanie i całą tą pamięć mięśniową, która jest w strzelectwie potrzebna. Więc możemy sobie potem zrobić trening taki suchy strzelec. Wydaje mi się, że następnym razem trochę sobie z Góralem pogadamy, bo mądrego czasem dobrze posłuchać, a ten gość ma naprawdę wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, o czym ostatnio przekonałem się na własnej skórze. Niestety nie wszystko nagraliśmy, dlatego trzeba dograć, bo ma mieć to ręce i nogi. Dziękuję, do widzenia. Znowu my. Po treningu. Troszeczkę inna sceneria, już jesteśmy po treningu, poćwiczyliśmy. Delikatnie tak kameralnie, bo tu już jakby to powiedzieć... Pod publikę, no niestety. No wszystko robimy dla Farmazonu. Wakacje się skończyły, już można się obżerać, pizzę, jakieś kurde golonki, wszystko będziemy żyć. Żyły mogą się schować za następny... Na następny sezon dopiero zaczniemy ćwiczyć, także to był ostatni trening już w tym sezonie. W maju zaczniemy trenować dopiero, żeby na wakacje się przygotować. Czego się nie robi dla oglądalności. Ja też. Także prosimy was wręcz oglądać ten kanał, czy może mój. Zapraszamy się też Góral Wrocław na YouTubie. Mam filmiki z podróży, ze strzelania, z różnych tam rzeczy. Jakieś tam spadochrony, bajery, różne historie. Niektóre może trochę nudne, niektóre śmieszne, niektóre głupie, ale jak coś to zapraszam. Góral Wrocław na YouTubie. W każdym człowieku jest coś takiego, że chciałby podróżować. Gdzieś tam schowane, niektórzy nie dają rady, powiedzmy tam finansowo, chociaż znam takich, którzy w dziurawych skarpetkach i bez pieniędzy wychodzą na ulicę, łapią stopa i podróżują, i to po świecie, co jest dla mnie w ogóle jakimś fenomenem, bo łatwo się podróżuje z hajsem, z kątem jakimś tam dużym czy małym, nieważne, ale z hajsem, a nie wiem, jak oni to robią bez pieniędzy, tak? Gdzieś się zatrzymują, malują płoty jakimś tam ludziom, dostają parę groszy i przemieszczają się dalej, tak? Prosząc kogoś, żeby go przewiózł nawet jakimś rowerem czy beczkowozem, tak? Także no, szacun dla takich podróżników. Ja takim nie jestem, troszeczkę lubię wygody, aczkolwiek no, jeśli musiałbym spać w namiocie czy pod gołym niebem, to też bym to robił. Najważniejsze jest wyznaczyć sobie cel i go realizować. Czyli wszystko nie tylko w podróżach, w każdym aspekcie, jakby to powiedzieć, życia, wyznaczam sobie cele i dążę do nich. Dochodzę do nich, nie spoczywam na laurach, bo w momencie, kiedy osiągnę ten cel, zaraz mi się pojawia następny. W sumie myślę, że do końca swojego życia nie zrealizuję tego, co bym chciał zrealizować, bo nim do tego dochodzę, zaraz pojawia się następne coś. Ale ma być aktywny. Nigdy nie jestem zaspokojony. Cały czas jestem pchany do przodu, bo cały czas mi mało. Cały czas coś się musi dziać. No, ale wracając do pytania co do podróży, na dzień dzisiejszy mam 60 krajów, w których byłem. Nie używam specjalnie słowa, które zwiedziłem, bo uważam, że nie da się zwiedzić jakiegoś kraju. 40, prawie 2 lata jestem Polakiem i nie mogę powiedzieć, że zwiedziłem Polskę, chociaż bardzo dużo Polski mam zwiedzone, po prostu odwiedziłem, tak? Czyli 60 krajów, moim celem jest równo 100.
a dokładnie nawet 100 z hakiem, gdyż niektóre kraje są takie kontrowersyjne, nie przez wszystkie inne instytucje na świecie uważane jako kraje. A, i na pewno nie będzie to ostatni materiał z tym gościem.